Jeśli chodzi o epidemiologię, to tutaj już padło, w jaki sposób naprawdę określamy epidemiologię chłopców w przypadku hemofilii A i B, średnio jest to 1 na 10 tysięcy urodzeń. Światowa Federacja Chorych na Hemofilię i opracowywane rokroczne raporty, które są powszechne dostępne, możecie Państwo sobie do tych raportów zaglądać, szacuje, że pacjentów na całym świecie jest ponad 400 tysięcy, z tym, że rozpoznanych przypadków jest ponad 300 tysięcy. Macie Państwo jakby epidemiologię przedstawioną od początku tak naprawdę do 21 wieku, jak to wyglądało 1999 roku, gdzie mieliśmy raptem powyżej 100 tysięcy przypadków, w tej chwili mamy ponad 300, a dokładnie jest to 300-500 tysięcy przypadków zdiagnozowanych osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Hemofilia to 190 prawie 7 tysięcy, z czego ponad 80% jest to hemofilia typu A. Dane te źródłowe podają również tak naprawdę średnie zużycie czynnika. Czynnika 8 i czynnika 9. Średnie zużycie to jest na podstawie kilkudziesięciu krajów tak naprawdę na świecie, gdzie populacja stanowi 67-68% wszystkich, całej populacji na świecie, i średnie zużycie, mediana tego zużycia to jest raptem poniżej jednej jednostki. Później Państwu pokażę, jakie są normy minimalne tak naprawdę zabezpieczające pacjentów na świecie i jakie mamy zużycie czynnika w Polsce. Zasady organizacji. Ta organizacja musi być oczywiście optymalna. Te zasady zostały ustalone już przed kilkoma laty. 10 lat temu zostały zatwierdzone nawet przez Parlament Europejski, to było w 2009 roku. Dokument ten został zaakceptowany również przez Europejskie Konsorcjum Chorych na Hemofilię i Światową Federację Chorych na Hemofilię. On zakłada bardzo proste tak naprawdę zasady, 10 prostych zasad. Po pierwsze, stworzenie centralnej organizacji, która będzie prowadziła tą optymalną opiekę, organizowała tą optymalną opiekę chorych na hemofilię. Po drugie, prowadzenie krajowego rejestru pacjentów chorych na hemofilię. Po trzecie, utworzenie ośrodków koordynujących całą tą opiekę, ośrodków kompleksowych, wielospecjalistycznych. Po czwarte, równorzędna współpraca wszystkich zainteresowanych tak naprawdę, czyli klinicystów, pacjentów, decydentów nad tym, w jaki sposób ten system powinien być tak naprawdę stworzony. Następnie zapewnienie dostępu do skutecznego i bezpiecznego leczenia substytucyjnego, w tym oczywiście do profilaktyki, powszechny dostęp do leczenia domowego i do dostaw koncentratów czynników krzemnięcia do domu. Oczywiście natychmiastowy dostęp w sytuacjach kryzysowych, krytycznych do pomocy doraźnej. Dostęp do leków omijających inhibitor i leczenia indukującego tolerancję immunologiczną i zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia lekarzy, nie tylko hematologów, ale wszystkich specjalistów, którzy muszą być zaangażowani, żeby ta opieka była rzeczywiście opieką kompleksową. Jaki jest stan realizacji w Polsce? Otóż mamy taką centralną organizację, czyli ten pierwszy jakby punkt zasadniczy jest spełniony. Jeżeli chodzi o rejestr jest niedoskonały, prowadzony jest w HIT-cie od 1991 roku. Nowy program narodowy, czyli program profilaktyki zdrowotnej, kolejna jego edycja na lata 2019-2023 zakłada w końcu powstanie tego typu rejestru. Jeżeli chodzi o ośrodki opieki kompleksowej, to one nie działają, ale również nowy program zakłada, że w końcu one powstaną. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Współpraca jest pomiędzy pacjentami i tak naprawdę decydentami, ale być może nie jest to jeszcze współpraca, rozmawiając tak naprawdę z pacjentami nie jest równorzędna, być może współpraca jeszcze w Polsce. Poziom zużycia czynnika krzepnięcia na mieszkańca na rok wzrasta od momentu rzeczywiście, kiedy powstał program polityki zdrowotnej, ale jeszcze jesteśmy znacznie poniżej tych norm, które panują w Europie Zachodniej, zwłaszcza jeżeli mówimy o proporcjach tak naprawdę pomiędzy zużyciem czynników ostrzopochodnych oraz czynników rekombinowanych. Tak jak powiedziałam, leczenie czynnikami rekombinowanymi, tak jak wcześniej już zostało również powiedziane, jest ograniczone. Ono się ogranicza do dzieci, które nie były leczone wcześniej czynnikiem osoczopochodnym, również dorosłych, którzy tym czynnikiem osoczopochodnym nie byli leczeni. Wszyscy pacjenci mają dostęp do leczenia omijającego inhibitor. No i w Polsce, jeżeli chodzi o rzeczywiście znajomość lekarzy hematologów, to nie mam żadnych wątpliwości. Czasem kolejam tutaj jakby znajomość i kształcenie innych specjalności w opiece chorych na hemofilię. Jak wyglądają te centralne organizacje na świecie, ile jest takich centralnych organizacji? Więc w 18 krajach Europy działa Narodowa Rada do Spraw Hemofilii lub inna grupa koordynująca tak naprawdę system opieki zdrowotnej. W 12 krajach odbywa się to w sposób formalny, w tym również w Polsce, w 6 krajach w sposób nieformalny. I te centralne organizacje uczestniczą nie tylko w jakby ustalaniu zasad opieki, ale również tego, w jaki sposób ci pacjenci są leczeni.
Jeżeli chodzi o narodowy rejestr, to tak jak powiedziałam, w Polsce na rejestr jest niekompletnie podobny jak w Bułgarii. Są również liczne kraje Unii Europejskiej, które tego rejestru w ogóle nie posiadają, tak jak Albania, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Macedonia, Portugalia, Ukraina, Węgry, Estonia, Litwa i Łotwa. W ogóle takiego rejestru nawet niekompletnego nie mają. Ośrodki opieki kompleksowej. To było już powiedziane tak naprawdę na poprzednich wykładach, kto powinien w takim ośrodku opieki kompleksowej być zatrudniony. Są to tylko lekarze, traumatolodzy, pielęgniarki, nie tylko fizjoterapeuci, psycholodzy, ortopedzi, reumatolodzy, ale także specjaliści leczenia bólu, stomatolodzy, genetycy, hepatolodzy, specjaliści chorób zakaźnych, ginekolodzy oraz doradcy zawodowi. Tak byłoby optymalnie zgodnie ze Światową Federacją Chorych na Hemofilię. Takie ośrodki działają w 24 krajach Europy. Ośrodków takich nie ma, nie tylko w Polsce, ale również w tych państwach, które macie tutaj państwo wymienione, czyli Albanii, Bośni, Hercegowinie, Bułgarii, na Litwie, Łotwie, Portugalii, Serbii, na Ukrainie i na Węgrzech. Kluczowe jest również, tak jak wcześniej powiedziałam, uznane przez specjalistów zespołowe podejmowanie decyzji nie tylko na szczeblu centralnym, ale również na szczeblu regionalnym. Jak to wygląda w Europie? W większości oczywiście w decyzjach uczestniczy minister zdrowia, ale również te organizacje pacjenckie, organizacje narodowe, które również w niektórych państwach Unii Europejskiej organizują te przetargi centralne na leki. Tak to jest właśnie w Irlandii. System przetargów centralnych, który występuje również w Polsce, występuje generalnie w 17 krajach, nie tylko Unii Europejskiej, ale również poza Europą. Czyli to system dość, można powiedzieć, powszechny, jeżeli chodzi o zakup leków. Jak wygląda, jak możemy zmierzyć z kolei dostęp do tego skutecznego i bezpiecznego leczenia suplementacyjnego? Przyjmuje się, że określone dawki jednostek zużycia przy leczeniu na mieszkańca na rok albo pozwalają mu tylko przeżyć, to jest jedna jednostka, albo pozwalają na funkcjonalną niezależność, to jest przedział od 1 do 3 jednostek, albo wyratują profilaktykę arteropatii, to jest od 3 do 5 jednostek, a przedział od 5 do 7 jednostek pozwala na pełną aktywność życiową, czyli na normalne funkcjonowanie. Te normy również zmieniały się przez ostatnie lata, zmieniały się również normy minimum. Przed 2013 rokiem była to norma 2 jednostek, później w 2013 roku były to 3 jednostki, a w tej chwili od 2016 roku mamy 4 jednostki jako normę minimum na osobę z całkowitej populacji. Jak wyglądamy na chwilę Europy? Blisko 7 jednostek to są czynnika 8 ma Polska średnie zużycie. Widzimy, że największe zużycie to są tak naprawdę Węgry, Irlandia, Wielka Brytania i Szwecja. Zresztą te systemy Wielkiej Brytanii i Irlandii są typowane jako systemy najbardziej efektywne i z najbardziej taką optymalną opieką stworzoną dla pacjentów. Podobnie jest zresztą z czynnikiem 9. Teraz jak wygląda udział czynnika osocza pochodnego i rekombinowanego? I tutaj rzeczywiście jesteśmy w tyle w ogonie w Europie. Proszę popatrzeć na przykład na Danię, gdzie ta proporcja jest 1 do 99 na korzyść czynników rekombinowanych. Bardzo wysoki odsetek jest również w Grecji, Słowenii, w Wielkiej Brytanii. W Polsce jest to w czynniku 8 3%, czynnik 9 to też jest granica 2-3%, czyli rzeczywiście jest to bardzo niski poziom dostępności. Jeżeli chodzi o leczenie domowe, tutaj nie możemy też mylić jakby z bezpośrednimi dostawami do domu, to są dwie jakby różne rzeczy, ale to leczenie domowe jest dostępne w 32 krajach. Tylko w 13 krajach bezpośrednio do domu dostarczane są preparaty, w Polsce tylko dla dzieci w ramach programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Te dostawy są bezpośrednio organizowane do domu przez podmioty odpowiedzialne, które wygrywają w danym momencie przetarg. W 19 krajach, w tym również w Polsce, poniżej tych 100%, czyli między 75 a 100% pacjentów ma dostęp do leczenia w warunkach domowych. W 5 krajach ten dostęp jedynie powyżej 50%, a w kolejnych 5 krajach, w których było przeprowadzone to badanie, od 10 do 50% chorych ma jedynie ten dostęp. Leczenie profilaktyczne dostępne jest generalnie w 18 krajach dla wszystkich pacjentów powszechnie, w 13 krajach, w tym również w Polsce częściowo, ponieważ 26 do 50% pacjentów dorosłych otrzymuje również profilaktykę. W 3 krajach tylko dostępna jest dla dzieci, to jest Grecja, Litwa i Macedonia. I jeżeli chodzi o Unię Europejską, to prawie wszystkie dzieci z ciężką postacią hemofilii od 2-3 roku życia, a nawet wcześniej, otrzymują to leczenie profilaktyczne. W 18 krajach 75 do 100% dzieci, ale też patrzeć na Szwecję. W Szwecji 76 do 100% osób dorosłych na hemofilii również może przyjmować czynniki profilaktyczne.
Jeżeli chodzi o dostęp do leków umijających, tutaj wygląda to dość dobrze. Jedynie w 6 krajach, czyli Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Macedonii, Rumunii i Serbii, dostęp do tego leczenia nie jest zapewniony przez regulatora. A są jest to leczenie bardzo kosztowne i bardzo obciążające. Proszę zobaczyć, ile chorób musi sobie przetaczać tak naprawdę na dobę jednostek. Jest 8 tysięcy do 16 tysięcy jednostek w programie wywołania tolerancji immunologicznej. Jak ta organizacja wygląda w Polsce? Zostało już tak naprawdę powiedziane też wcześniej przez poprzedników. Mamy 2 programy. Pierwszy program jest to program polityki zdrowotnej, który finansowany jest w całości przez Ministerstwo Zdrowia. Jest to kolejna edycja 2019-2023 i program, który funkcjonuje, tak jak zostało powiedziane, od 2008 roku. Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w całości obejmuje dzieci, profilaktykę dzieci, profilaktykę pierwotną, wtórną, tylko u dzieci do 18 roku życia. Jaka jest populacja leczona w Polsce? Mówi się generalnie około 6 tysiącach pacjentów i takie były symulacje, że do końca 2018 roku będzie to 6 tysięcy pacjentów, ale z wszystkimi skazami krwiotocznymi, tylko z hemofilią A i z hemofilią B. Stan na marzec według tego rejestru prowadzonego przez IHI to było ponad 5700 pacjentów. Z kolei liczba chorych, którzy w 2017 roku skorzystali z programu narodowego, to było ponad 2700 pacjentów, a dzieci, tutaj nieco pan profesor miał inne troszeczkę dane z listopada, było to nawet mniej, dane z czerwca, jak podaje narodowy program, to było 362 dzieci. I tak jak powiedziałam, ten program obejmuje program NFZ-owy finansowany przez NFZ, to obejmuje tylko i wyłącznie profilaktykę pierwotną, wtórną oraz leczenie hemofilii po wykonanej nowo powstałym inhibitorem. I tak jak było też powiedziane, te czynniki rekombinowane co najmniej drugiej generacji są dostępne tylko i wyłącznie dla dzieci, które wcześniej nie były prowadzone na czynnikach osoczopochodnych, więc jest sporo ograniczeń. Jeżeli chodzi o program narodowy, to ten nowy program, rzeczywiście jeżeli miał się zrealizować w całości, bo różnego typu zapisy pojawiały się już wcześniej w poprzednich programach, między innymi dotyczące również ośrodków opieki kompleksowej, no nie zostały zrealizowane. Jeżeli rzeczywiście zapisy tego programu zostałyby zrealizowane, środki, które są dedykowane na te 4 lata w tym programie, rzeczywiście wzrosłyby do tych wysokości środków, które są przeznaczane. I postęp tak naprawdę we prowadzeniu nowoczesnych terapii byłby kontynuowany tak, jak jest, byłby wprowadzony, tak jak jest wprowadzony zapisami, to rzeczywiście możemy się przybliżyć tutaj do państw Europy Zachodniej. Program leczy pacjentów z wszystkimi skazami krwiotocznymi, tylko z hemofilią A i B, nie tylko powikłaną, niepowikłaną, nabytą i nienabytą, ale tak jak powiedziałam, z wszystkimi skazami krwiotocznymi. W ramach leczenia domowego, leczenia ambulatoryjnego, leczenia szpitalnego, czynniki krzepnięcia dostarczane są tak naprawdę na zamówienie indywidualne po wystawieniu zapotrzebowania zarówno na czynniki, jak i na desmopresyny przez lekarzy prowadzących. W większości są to lekarze tak naprawdę podstawowej opieki zdrowotnej. I w ramach tego leczenia domowego pacjenci mają zapewnione i leczenie krwawień, i immunotolerancję, i wtórną praktykę dla profilaktykę dla dorosłych chorych, i wtórną profilaktykę dla dzieci, które z jakiegoś powodu nie mogą tak naprawdę być włączone, albo zostały wyłączone na przykład ze względu na czynnik z programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Główne cele, jakie zostały zapisane w tym narodowym programie, to przede wszystkim zapewnienie opieki, poprawa standardu. Ale co to oznacza według autorów tego programu? Przede wszystkim poprawa jakości życia pacjentów. To po pierwsze. Po drugie, zaopatrzenie w leki i poprawa jakości obsługi, a także wzmocnienie nadzoru nad tym leczeniem tak naprawdę, skoordynowanie działań na etapie, na poziomie centralnym, podniesienie wiedzy personelu medycznego, nie tylko lekarzy, oczywiście hematologów i monitorowanie, czyli w końcu powstanie rejestru krajowego pacjentów chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Najlepszym modelem, jaki został określony przez twórców tego programu, to współpracujące modelem opieki, to współpracujące ze sobą wyspecjalizowane i poradnie kliniki, oddziały szpitalne profilu hematologii, hemato-onkologii dziecięcej z wyodrębnionymi 2 ośrodkami na poziomie kraju dla dorosłych i dla dzieci. I co pacjenci mogą otrzymać w ramach tego programu? Po pierwsze są to oczywiście koncentraty osoczopochodne czynnika 8 i 9, które są niezależne od wieku. Po drugie koncentraty rekombinowane dla tych dzieci, które wcześniej nie były leczone, ale również dla pacjentów dorosłych, którzy nie byli leczeni czynnikami osoczopochodnymi i także dla tych pacjentów dorosłych, którzy są uczuleni, którzy mają jakieś działania niepożądane na czynniki osoczopochodne. Ważne jest to, że przynajmniej jeden raz musi być taki czynnik podany, czyli generalnie 2 razy musi być próba jakby czynnika osoczopochodnego, te działania niepożądane muszą być
udowodnione i zgłoszone do urzędu rejestracji. I jeżeli tak się stanie, to ten pacjent przechodzi na czynnik rekombinowany. Jest również zapewniony dostęp nowych terapii, o czym było już dzisiaj mowa, czyli przede wszystkim emicizumab. Jednak trzeba będzie spełnić tak naprawdę trzy kryteria i łącznie trzy kryteria będą musiały być spełnione. Czyli po pierwsze ci pacjenci będą zgłoszeni do rady programu, tak naprawdę rada będzie dochwytywała też tych pacjentów. Musi być wykazana efektywność kliniczna i kosztowa tego preparatu i musi być pozytywna opinia o tym. Ponieważ to dość jest zapisane enigmatycznie, to możemy wnioskować, że zarówno dla pojedynczych pacjentów, jak i dla całych grup wskazań tak naprawdę będzie rozważana dostępność tego nowoczesnego leczenia. W ramach tego programu narodowego, tej nowej edycji, przewiduje się również liczne interwencje, czyli przede wszystkim powołanie ośrodków leczenia, tak, kompleksowych. Po drugie, nieco większa kontrola nad zakupami centralnymi produktów leczniczych. Te zakupy centralne mają być lepiej skoordynowane, przede wszystkim mają być połączone zakupy centralne programu finansowanego przez NFZ i przez Ministerstwo Zdrowia. Ma być również powierzona funkcja konsultacyjna i szkoleniowa dwóm ośrodkom w Warszawie, które mają szkolić nie tylko, więc szkoleniami nie tylko lekarzy, ale również pacjentów. Ma być powołana rada programu, to takie ciało opiniodawcze, doradcze. Tak naprawdę dla Ministerstwa Zdrowia, który również jednym z zadań będzie modyfikacja zapisów tego programu narodowego i również tak naprawdę rekomendowanie nowych terapii, które będą się po prostu rejestrowały. I oczywiście utworzenie i prowadzenie rejestru medycznego. Jakie zadania będzie miał ośrodek? No przede wszystkim będzie sprawował kompleksową opiekę nad tymi chorymi, ale również będzie sprawował nadzór nad leczeniem domowym tych pacjentów, będzie również ich instruował, będzie również ich szkolił, będzie regularnie oceniał stan ich zdrowia. Ci pacjenci w tej chwili będą, każdy pacjent będzie miał wydaną kartę postępowania, będzie zobligowany do tego, żeby pojawić się regularnie u hematologa. Takie ośrodki będą również prowadziły koncentraty, depozyty koncentratów czynników krzyknięcia na podstawie umowy zawiązanej z RCKiK-iem. Będzie całodobowy, zgodnie z założeniem, dyżur konsultacyjny dla innych podmiotów, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i podstawowego ratownictwa medycznego. Będą też ośrodki prowadziły rejestr, oczywiście od momentu, w którym ten rejestr powstanie. Będą weryfikować tych chorych, którzy potencjalnie kwalifikują się do czynników rekombinowanych. Będą również kwalifikować chorych do dostaw domowych, czy tych pacjentów, którzy na przykład mają problemy z poruszaniem ze względu na warunki domowe, socjalne, na przykład żyją sami, będą wymagali tych dostaw domowych. Oczywiście również będą zgłaszać pacjentów do nowoczesnych terapii. Przedstawiciel ośrodka będzie zasiadał również w radzie programu. Przewidziane jest również jako jedno zadanie kierowanie kadry medycznej na szkolenia, konsultacje dla pacjentów, również udzielane drogą telefoniczną i elektroniczną, i diagnostyka. Przy czym diagnostyka finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie przez Ministerstwo Zdrowia. I to, o czym mówiłam Państwu, czyli zakupy centralne będą prowadzone jakby w bardziej skoordynowany sposób centralny, czyli będzie jeden przetarg de facto, jeżeli mówimy o dzieciach, zarówno do programu narodowego, jak i do programu profilaktyki finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że w poprzednich latach bywało tak, że różne czynniki tak naprawdę krzyknięcia wygrywały oba przetargi, a ponieważ są takie umowy zawierane z podmiotami odpowiedzialnymi, które finansują, dostarczają te czynniki krzyknięcia, że również pokrywają tutaj leczenie inhibitora, to był problem z ustaleniem tak naprawdę tego, po jakim z tych czynników pojawiał się inhibitor, w związku z tym te przetargi zostały zunifikowane. Pierwsze próby zostały podjęte już takiego jednego przetargu, z tego co pamiętam, od 2017 roku. Niestety, jakby zaletą oczywiście przetargu są kwestie finansowe, bez sprzeczek. Niestety przetarg ten jest przetargiem, który nie różnicuje produktów. Czy to są produkty osaczopochodne, czy rekombinowane i rekombinowane jakie, bez względu na ich czas działania. Także dla tych czynników rekombinowanych wciąż są tylko wąskie drogi dostępu pacjentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Narodowy program przewiduje powstanie, tak jak powiedziałam, tej rady. Jest takie ciało doradcze, które powołane jest przez ministra zdrowia zarówno z członków, zarówno z przedstawicieli ośrodków leczenia, stowarzyszeń chorych, Ministerstwa Zdrowia, jak i Narodowego Centrum Krwi. To ma być takie ciało opiniodawcze, doradcze, ale dla mnie to jest przede wszystkim zgodnie z tymi zapisami ciało, które będzie w końcu oceniało tak naprawdę, w jaki sposób funkcjonuje ten program. Być może uda się dokonywać jakiejś jego ewaluacji, być może rzeczywiście ci pacjenci dzięki tej radzie będą mieć dostęp do nowoczesnego leczenia. A tak jak powiedziałam, ta rada to głównie doradzanie, to głównie tworzenie
rekomendacji, to określanie szczegółowych kryteriów dla tych pacjentów, którzy mają otrzymać dostawy domowe, ale i czynniki rekombinowane i również nowoczesne leczenie. Rejestr. Rejestr, jak inne rejestry narodowe, będzie zawierał de facto wszystko, czyli począwszy od zużycia koncentratów czynników krzepnięcia, po to, czy doszło do wytworzenia inhibitora, czy też nie, czy pacjenci borykają się dalej z infekcjami, jakie mają choroby współistniejące, jaki jest w ogóle ogólnie stan fizyczny, jakie były stosowane do doprecyzowania, wyniki czynnościowe, przebyte operacje chirurgiczne, data zgonu tych pacjentów, jak również ich jakość życia, czyli czy długo przebywali na zwolnieniach, czy byli aktywni zawodowo, czy zarówno w pracy, jak i czy również mieli opuszczone dni w szkole, czyli generalnie będzie taki prawdziwy rejestr medyczny tych pacjentów, a nie tylko taki suchy rejestr dotyczący zużycia czynnika krzywnięcia. I teraz program ten zawiera również mierniki, bo żeby taka rada mogła tak naprawdę ocenić, w jaki sposób ten program funkcjonuje, to jakieś mierniki Ministerstwo Zdrowia musiało wypracować. Więc ambicją tak naprawdę tego programu jest to, żeby do końca 2023 roku leczyć 6 tysięcy pacjentów z hemofilią i generalnie innymi pokrewnymi skazami krwotocznymi. Przewiduje wzrost średniego rocznego zużycia poszczególnych czynników, ale tak naprawdę bez rozróżnienia, czy są to czynniki osoczopochodne, czy rekombinowane, ale do poziomów starej Unii, czy tak zwanej wielkiej piątki. Również zakłada, że coraz więcej pacjentów będzie wymagało przyjmowania czynników rekombinowanych, tylko dzieci, które będą przechodziły na czynnikach rekombinowanych z programu lekowego do programu polityki zdrowotnej finansowanej przez NZ, ale również dla tych dorosłych, które będą pojawiały się tak naprawdę działania niepożądane. Jeżeli popatrzymy na liczby, to wygląda to dość optymistycznie, można powiedzieć, bo rzeczywiście zużycie tego czynnika jednego i drugiego, i ósmego i dziewiątego w przypadku hemofilii typu B jest rzeczywiście imponujące, ale jeszcze bardziej widać to tak naprawdę na procentowym zwiększeniu podziału tych czynników, bo nawet czynnik dziewiąty to wzrost o kilkadziesiąt procent w roku 2019 w stosunku do tego, co mieliśmy w roku 2018. Później te liczby nieco wyhamowują, ponieważ już rzeczywiście zbliżamy się do poziomów Europy Zachodniej. I ostatnim już miernikiem, takim najważniejszym, subiektywnie przeze mnie wybranym, to to, że około 200 osób, tych najbardziej potrzebujących, będzie miało dostarczane czynniki krzywnięcia bezpośrednio do domu. I jak wygląda finansowanie? W ciągu tych 4 lat finansowanie tak naprawdę kosztów programu, w tym również samych leków, ma wzrosnąć o 100 milionów złotych, czyli tak naprawdę o jedną czwartą będzie zwiększyć finansowanie tego programu, więc jest to rzeczywiście dużo, jeżeli to miał być wzrost, tak jak jest przewidziane, wzrost 100 milionów złotych, to rzeczywiście na pewno będzie nas stać na to, żeby wprowadzać czynniki rekombinowane i przedłużonym uwalnianiu powszechnie i również nowe terapie, w tym